Dobrze, informuję, że rozpoczniemy o godzinie 20:10. Wiadomo, zawsze jest chwila takiej, żeby dołączyć. Wspominam na waszych kanałach, czyli w przypadku posłów na kanale tylko posłowie, w przypadku senatorów na kanale Terminarz Obrad znajdziecie informację. Verti? Rząd ma stać tam gdzie rząd, czy nadal jest wotum? Nie, na dole. Okej. Okay. Znajdziecie, jak, gdzie macie usiąść, jak macie się zachowywać i najprawdopodobniej najprawdopodobniej na czas Zgromadzenia Narodowego wszyscy dostaną muta tutaj na Robloxie, żeby po prostu nie było dziwnych sytuacji. Tum, 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 ale nudy. O, Mr. Majeszałek tu jest odznaczony. Top handlem ludzi. Tum, tum, tum. Taka jeszcze informacja do senatorów, bo z tego co się orientuję, nie każdy może tutaj do nas wejść. Jeżeli ktoś nie może się dostać na salę plenarną, to proszę pisać helpa i wtedy ktoś postara się was tutaj tepnąć. Taka właśnie prośba do administracji też, żeby na helpy tepali, bo nie wiem, czy senatorowie mogą tutaj wejść. Coś jeszcze? Nie. A, tego mogę dać wam. Co to było? Nie. Weź to usuń. I mogę wam dać z tego, z Discorda, jak zawsze. Administracja, pomóżcie mi tepać te osoby, które helpa piszą. Aktywanie okno. Okay. Alt. Czekaj, ja już będę ich tepał do pokoju poselskiego. No i ty, przypominam, senatorowie, senatorzy, na ostatnie trzy rzędy. Dajcie, zajmujcie ostatnie trzy rzędy. Max, ale oni spamują, żeby ten, żeby ktoś ich tu na salę depnął, bo to senatorzy i oni nie mają jak wejść. O! Shift lock. Wiem. A może nie ktoś w bringie, po prostu cały team senator. Po prostu.
Czy ty zwariowałeś, człowieku? Wszystkich senatorów chcesz tepać, jak już 2/3 senatorów sobie siedzi spokojnie? Nie rób takich rzeczy, proszę. A co z tą resztą? A co z resztą? Ale to oni są jacyś ułomni, przecież w holu głównym można normalnie przejść na salę plenarną. Autentycznie. Może trzeba im zrobić takimi strzałeczkami, jak mają iść. Nie wiem, ale zapraszam wszystkich senatorów. Próbujcie się dostać. Ja Majek. Jak się respicie, to idziecie prosto do sali kolumnowej i przy sali kolumnowej skręcacie w prawo. Tam jest taki teleport do sali plenarnej. I się pojawiacie w sali plenarnej. Jak chcecie się ubrać, to idziecie do pokoju marszałka i zakładacie jego garnitur. Proste. Powinnam, senatorzy, ostatnie 3 rzędy zajmujecie. Dobra, wszyscy chyba tepnięci. I lagi, oczywiście. No lagi są, ale tego się można było spodziewać, więc jeśli na przykład kogoś wywali w trakcie, no to kontynuujemy uroczystość. Teraz tak, tego posła, który tam na mównicę wydziwia różne rzeczy, proszę o wejście. Ja mam taką prośbę, jeżeli da się to uczynić, ktoś, kto ma permisję do tego, może byśmy wyciszyli po prostu wszystkich, żeby nie było problemów w trakcie uroczystości. Najlepiej. Miód Olta. No, bo wiadomo, jacy są ludzie, a tu nikt nie będzie musiał nic pisać. W sensie, bo czasami, żeby kogoś tepać będzie trzeba, aczkolwiek ten, dobra. Robimy tak jak ktoś mówił, wystarczy tam chodzić, więc nie będziemy tepać. Dobra. Dobra, to może tak, poczekaj, to albo dobra, już jak już jest, okej. To co, miutować wszystkich? Ja już to mutowałem. Okej. No to w takim razie za minutę będziemy rozpoczynać. No chyba nie zmiotowałem. Jeżeli ktoś będzie chciał prosić o tepa, to po prostu niech sobie obok Entera naciśnie taki przycisk, jest taki przecinek u góry. Jak go naciśnie, to może też napisać wykrzyknik help. Jakby co, jeszcze 3 minuty, bo dostałem informację, że jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić, więc jeszcze 3 minuty. Dobra. Ok. Wszyscy, którzy... Dobra. Marek, schodzisz na publikę, ja też. Dobrze, w takim razie za chwilę będziemy zaczynać. Gdzie jest ten Jamajek? Muszę papiery uzupełnić. Seja. A tu jest, czyli raz, dwa, trzy. Dobrze, w takim razie ja proponuję, żebyśmy w worku zaczęli od 20:15 z równą godziną. No i to jest partia PLW. Wszystkich proszę o zajęcie miejsca, też proszę o to, żeby w trakcie uroczystości się po prostu nie przemieszczać, bo to jest nieeleganckie, patrząc na to, jaka waga jest tej uroczystości.
O tak. Czekaj, mogę zadać pytanie. Mhm. Czy prezydent ma być tutaj na mównicy? W sensie na razie, albo dobra, może niech wejdzie. No właśnie. Dobra, to żeby czekaj, nie tracić czasu na jego. To ja już go zapraszam. Rafał Gierek, zaakceptuj. Może się wyciszyć. Coś biorąc, wchodzę, pa. O, więc mogę zrobić teraz. To daj. A nie, jednak nie daj. Teraz daj. O. Robot. Okej, wszystko działa. Jak powinno. Rafał Gierek, ten przestępca. Nie Discord, tylko Roblox. Okej. Terapa. Powiększamy to, żeby było mównicę widać i tego. O, pa, pa, pa. Jeszcze. O. Elegancko. To przesuniemy, no i git. Ale póki co, jak się nikt nie wypowiada, to tam zostawiamy. Ale Karolka nie ma coś. Ajaj. W ogóle nie sprawdziłem, czy live jest. O tak. Dobrze, w takim razie za chwilę będziemy zaczynać. Jest chyba. No jest coś. Tytuł zły. Jak to się tam nazywa? Zgromadzenie Narodowe. Zapisz już. Dobrze, proszę już wszystkich o ostateczne zajmowanie miejsca na sali. Spoko. A więc możemy zaczynać. Otwieram obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego na podstawie artykułu 114 ustęp 1 w związku z artykułem 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Witam wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego, siema, pana byłego prezydenta Ankolka oraz pana byłego prezydenta Krystiana Warchoła. Witam posłów, senatorów, członków Naczelnej Rady Prawniczej oraz wszystkich zgromadzonych gości. Proszę wszystkich o powstanie, zostanie odśpiewany hymn narodowy. Dobra, to tego czekaj. Hymn. Co ty się obawiasz? Oh.
Po hymnie. Proszę pana prezydenta Rafała Gierka o złożenie przysięgi. Proszę wszystkich członków Zgromadzenia Narodowego o powstanie. Proszę pana prezydenta o powtarzanie za mną roty przysięgi. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyście przysięgam. Uroczyście przysięgam. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Będę strzegł niezłomnie godności narodu. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. Niepodległości i bezpieczeństwa państwa. A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli. A dobro ojczyzny i pomyślność obywateli. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Rafał Gierek, złożył wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę przewidzianą w artykule 130 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję. A teraz poproszę pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Rafała Gierka, o wygłoszenie orędzia. Bardzo proszę, panie prezydencie. Moje problemy, niestety nie mogę zejść do mównicy. Przepuśćcie. Bardzo dziękuję. Dobrze, a więc. Drodzy rodacy, jestem niezwykle wzruszony, no bardzo wam dziękuję. Szanowni panie i panowie, byli panowie prezydenci, marszałkowie Sejmu i Senatu, Wysokie Zgromadzenie Narodowe, eminencje, ekscelencje, dostojni goście. Dziękuję, że jesteście państwo tu ze mną na tej sali. Dziękuję, że jesteście świadkami mojej prezydenckiej przysięgi. To dla mnie ogromnie ważne. Dziękuję także moim rodakom, którzy są tutaj blisko nas, ale także tym, którzy są daleko, nawet poza granicami kraju, ale łączą się z nami za pośrednictwem mediów, za pośrednictwem także internetu, łączą się także duchowo. Dziękuję, że jesteście ze mną i że mnie wspieracie. Dziękuję mojej rodzinie, przyjaciołom, wszystkim tym, którzy mi dobrze życzyli przez długi czas tej kampanii, która dobrze dzisiaj jest daleko za nami. Dziękuję wszystkim tym, którzy są dzisiaj ze mną. Dziękuję wszystkim Polkom i Polakom. Drodzy rodacy, chciałbym z tego miejsca powiedzieć jedno. Dziękuję za wybór, dziękuję za tę obecność. Chciałem powiedzieć, że uczynię wszystko, żeby nie zawieść tych dzisiaj, kto w nas wierzy. Ja jestem człowiekiem niezłomnym i jestem człowiekiem wiary. Wierzę, że to możliwe, że zdołam to zrobić. Pamiętam o tych wszystkich obietnicach, które składałem podczas kampanii. Nie zapomniałem, mimo tego, że już zostałem wybrany na urząd prezydenta. Nie zapominam o moich zobowiązaniach. Wierzę w to, że będę tu miał ku temu poparcie społeczne, ale wierzę także, że znajdę ku temu poparcie w Wysokiej Izbie. Bo Polacy mówili mi o swoich troskach, mówili mi o swoich problemach, o tym, jakiej Polski by chcieli. Mówili to na wielu spotkaniach, na konferencjach, które były organizowane w czasie mojej kampanii. Uczyłem się w sposób namacalny, bo w bezpośrednim kontakcie z nimi. Chciałem dzisiaj, proszę Państwa, bardzo mocno powiedzieć. Jeden z podstawowych oczekiwań jest to, byśmy zaczęli odbywać wspólnotę. Ludzie marzą o takiej wspólnocie, jaka jest wśród Polaków powstała w latach 80., w czasach Solidarności. Dlatego mówię dzisiaj do ludzi o różnych poglądach, o różnym światopoglądzie, wierzących i niewierzących. Proszę o wzajemny szacunek. Proszę o to, abyśmy szanowali swoje prawa. Oczywiście bez narzucania ich innym, ale żebyśmy umieli te prawa nawzajem szanować. Proszę, żebyśmy umieli szanować się nawzajem. Mówię to zwłaszcza tutaj, w sali sejmowej. Mówię do wszystkich polskich polityków. Mówię to także do siebie. Chciałbym, żebyśmy budowali wzajemny szacunek, bo ten szacunek musi być podstawą wspólnoty, a tylko wtedy Polska, a przede wszystkim Polacy, tej naprawy bardzo potrzebują. I to naprawdę w wielu obszarach. To służba zdrowia, to codzienny poziom życia wielu rodzin, to dzieci, których dzisiaj nie dojada, zwłaszcza na obszarach wiejskich. To oni potrzebują pomocy. Państwo doskonale o tym wiecie. To młodzież, która emigrowała, bo nie widziała dla siebie szans rozwoju w naszym kraju. Musimy do nich dzisiaj wyciągnąć rękę. Musimy zacząć naprawiać Rzeczpospolitą. Wierzę w to, że jest na tej sali wielu polityków, którzy taką wolę mają. Wielu polityków, którzy także słuchają obywateli. Ja chcę zagwarantować dzisiaj, że będę w tym zakresie niezłomny i będę działał. I wierzę w dobre współdziałanie z rządem. Wierzę w dobre współdziałanie z Sejmem i Senatem. Wierzę także w prawach zewnętrznych. W dobre współdziałanie z Parlamentem Europejskim i z naszymi przedstawicielami na ważnych stanowiskach Unii Europejskiej. Wierzę w to, że będziemy razem służyli ojczyźnie, bo ta sprawa jest dzisiaj niezwykle istotna. Będziemy służyli ojczyźnie i przestrzeni krajowej i międzynarodowej.
a w tej drugiej mamy dwa wielkie sukcesy na przestrzeni ostatnich 30 lat. Zdobyliśmy się na wolność, weszliśmy do NATO, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Polacy w zdecydowanej większości są z tego zadowoleni. To wielkie dzieło, które zostało dokonane dlatego, że przesunęło nas ono nie tylko w tym znaczeniu symbolicznym, ale także w rzeczywistości geopolitycznej, ze wschodu na zachód. Żyjemy dzisiaj w innych warunkach i w innym państwie niż przed rokiem 89. Polska polityka zagraniczna, która nie powinna podlegać rewolucji, bo taka polityka jej nie lubi, dzisiaj potrzebuje korekty. Ta korekta to zwiększenie aktywności. Ta korekta to mówienie o naszych celach, to mówienie o naszych aspiracjach. To przedstawienie z naszego punktu widzenia w sposób spokojny, ale zdecydowany i jednoznaczny przez komunikowanie tego partnerom w przestrzeni międzynarodowej. W ten sposób powinniśmy dbać o spójność Unii Europejskiej, tak, żeby przy budowaniu tej spójności nasze sprawy były także uwzględniane. W ten sposób powinniśmy budować jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego i pilnować jej, bo to jest niezwykle ważne dla Polski. Ta druga sprawa to bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo militarne. Najważniejsze w tym zakresie jest budowa silnej, dobrze wyposażonej polskiej armii. To ogromnie ważne zadanie na najbliższe lata, ponieważ wiemy wszystko, co się dzieje na Ukrainie. To jest gwarancja niepodległości, suwerenności i bezpieczeństwa obywateli. Lecz bardzo często mówiłem o tym, że my nie potrzebujemy silnej armii, ale potrzebujemy wielu partnerów. I to jest jak najbardziej również prawda. To wielkie zadanie dla nas wszystkich, ale przede wszystkim dla prezydenta, który jako najwyższy zwierzchnik sił zbrojnych ma współdziałać w czasach pokoju z ministrem obrony narodowej. To współdziałanie z mojej strony będzie, ale będzie także aktywność. Wierzę w to, że będziemy mogli działać wspólnie dla dobra Rzeczypospolitej w tej zakresie. Szanowni Państwo, nasz wielki rodak Jan Paweł II mówił: wymagajcie od siebie nawet wtedy, kiedy inni od Was nie wymagają. Ja powiem tak, proszę Państwa, od nas dzisiaj wymagają. Słyszałem to przez ostatnie dni na każdym kroku. Wymagają od nas, wymagają od polityków. Powinniśmy być razem i powinniśmy razem służyć ludziom, Polakom. To jest wielkie zadanie na najbliższe lata. Przede wszystkim dla mnie, dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ale liczę na to, że będę miał Państwa wsparcie. Nieważne, czy osoba prawicowa, czy osoba lewicowa, czy osoba centralna. Mi chodzi, żeby mieć wsparcie każdego Polaka, każdego polityka. Także w polityce historycznej, bo dzisiaj Polska tam często wymaga obrony. Wymaga obrony jej dobrej imię i dlatego mówiłem, że chcę stworzyć specjalną instytucję, która będzie miała obowiązek tego dobra imienia bronić na całym świecie. Niech ona istnieje pod patronatem prezydenta i premiera i ministra spraw zagranicznych razem. Niech to będzie symbol jedności. Tej jedności potrzebujemy dzisiaj w Sejmie, w Senacie, w całej polskiej polityce. Proszę Państwa, stoję dzisiaj tutaj przed Państwem jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Wiele jest możliwe, jeśli działamy razem i działamy zgodnie. Wiele jest możliwe, jeżeli wykazujemy się zrozumieniem, jeśli jesteśmy dla siebie życzliwi. Możecie być wszyscy przekonani, że jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mam innego celu jak ten, który ja deklarowałem. I to jest podstawowy program mojego działania. Jeśli mi pomożecie wszyscy na tej sali, to Polskę uda nam się dziś uratować. Ja, Rafał Gierek, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pytam się Was, to jak? Pomożecie? Dziękuję wszystkim za głos. Dziękuję za to, że słuchaliście. Oby następne tygodnie były piękne dla Polski. Dziękuję. Poproszę Straż Marszałkowską, żeby mnie przyniosła. Bardzo dziękuję. Dziękuję panie prezydencie. Dziękuję wszystkim obecnym. Zamykam obrady Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz informuję, że w sali konferencyjnej parlamentu za chwilę odbędzie się konferencja z udziałem marszałka Sejmu oraz nowego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W takim razie zapraszamy i myślę, że zostaniemy też na tym kanale. Będzie po prostu łatwiej bez przerzucania. Ja to tak tylko powiem, że jako prezes NTK oraz osoba zajmująca się zawsze wyborami będę musiał się odnieść do dzisiejszej dymisji na początku, dobrze? Bo ja muszę jeszcze też jako przewodniczący Naczelnej Rady Prawniczej będę musiał zaraz poprowadzić szkolenie dla prawników. Jak są tu prawnicy przyszli, adwokaci, 4 ich tam było, na Discordzie Naczelnej Rady Prawniczej za chwilę będzie kanał. To tak już mówię. A więc proszę, byście tam powchodzili. Ja zaraz też dam wam linka. Nie wiem, zostajemy, to nie chcę. No więc my zapraszamy do sali konferencyjnej w Sejmu.
Nie no, myślałem, że coś dłuższej będzie, a nie. Podania na prawników aktualnie są zamknięte. To był ktoś do mnie napisał. A no, właśnie na prokuratorów to chyba prawdopodobnie jednak jutro. Albo siedzę. Tego. O, tego nie było, coś dodali. Najwidoczniej. Można wziąć. No nic. Dobra, kończymy te kabarety.